Cześć, witajcie w kolejnym filmiku. Dzisiaj, tak jak możecie zobaczyć po tytule, moja propozycja makijażu halloweenowego. Nie mogłam odpuścić sobie tego tematu, ponieważ Halloween to jest chyba największa zabawa dla wszystkich makijażystek, wizażystek, stylistek i w ogóle charakteryzatorek. Także pomyślałam, że też ja przedstawię Wam moją propozycję tego makijażu. Na wstępie powiem, że jeśli będzie się zmieniało światło w ciągu filmiku, to dlatego, że dzisiaj nagrywam przy świetle dziennym, a pogoda jest taka troszkę w kratkę, bo teraz właśnie zaszło słońce, przed chwilą wyszło. Oprócz tego, jeśli coś się będzie poruszało, to prawdopodobnie będzie mój kot, który nie chce się uspokoić i nie chce iść spać. I tak. Nie przedłużając, zacznę. Tak jak możecie zobaczyć po tytule, będzie to taka moja wersja glamour czaszki, czyli to będzie taka wariacja, którą miałam okazję w zeszłym roku, nie, 2 lata temu wykonywać na moim koledze. Natomiast teraz pomyślałam, że wykonam w wersji damskiej, czyli pół twarzy to będzie czaszka, pół twarzy to będzie makijaż glamour. I tak, no po prostu nie przedłużając zacznę. Właśnie widzę, że słońce już zaczyna wychodzić, więc o, tu mnie już zaczyna oświetlać. Dobra. Nasza czaszka nie będzie taka biała, jak to zawsze na większości makijażach jest, tylko będzie taka rozjaśniona beżowa. I do tego celu użyję podkładu Revlon Color Stay w odcieniu o ton jaśniejszy niż mój, czyli ten najjaśniejszy. Ja mam w odcieniu 180, to jest taki, który używam na co dzień, a tutaj mam jaśniejszy w odcieniu 150 i jeszcze go troszkę rozjaśnię podkładem z Makeup Revolution w białym odcieniu. Teraz pod oczy nakładam korektor też taki jasny z NYXA, to jest ten HD. I wszystkie niedoskonałości twarzy zakryję kamuflażem z Catrice. Ok, i teraz tak jakbyśmy normalnie mieli to przypudrować pudrem. Ja to przypudruję, wezmę taki pędzelek płaski i przypudruję to po prostu cieniem takim cielistym, bardzo jasnym, i to jest Essence numer 14, czyli wanili. I teraz tak naprawdę zaczyna się najzabawniejsza część, ponieważ ona jest od razu. Skośny pędzelek i czarny cień. Ja tutaj mam czarny cień z Kobo i będziemy rysować zarysy tych wszystkich dziur, które normalnie występują na czaszce, czyli będziemy wyrysowywać oczodoły, nos, zarys szczęki, tutaj też będzie no to takie zagłębienie, które mamy, i ucho również, to jest chrząstka, więc ucho również pokryjemy całe czarnym cieniem. Więc biorę teraz sobie większy jakiś pędzelek, zobaczmy, może być taki płaski pędzelek, i będę wypełniać wszystko tym czarnym cieniem. I teraz przechodzimy na drugą stronę twarzy, żeby i ona nie straszyła. Zobaczmy tutaj, żeby mi nie przeszkadzało. Trzeba pamiętać, że nie można oblizywać ust, bo będziemy mieć wszystko język czarny. Dobra, i teraz już standardowo wykonujemy taki makijaż, jaki normalnie na co dzień wykonujemy. No i ja tutaj będę używać przy mojej niestety końcówki Revlonu 180. I teraz tak samo pod oczy nałożę korektor z NYXA. Na niedoskonałości korektor z Catrice. I tym razem też przypudruję sobie twarz, natomiast już nie, cieniem, a pudrem po prostu transparentnym. Ja do tego użyję puder Benny w odcieniu Fair. Co teraz? Wykontrujemy sobie twarz, albo nie, najpierw zrobimy oczy. Najpierw nakładam bazę pod cienie z Urban Decay. I teraz bierzemy sobie płaski pędzelek. I na całą powiekę nakładamy cień bazowy, również to może być na przykład ten cień, który używaliśmy na tą część ciała, na tą część twarzy możemy użyć jako cień bazowy na to oko. I teraz biorę, gdzie go mam, jest taki puchaty pędzelek do blendowania, tutaj mam akurat z Hakuro i co, ja sobie nie przygotowałam, dobra, nie przygotowałam sobie brązowego matowego cienia,
Więc użyję bronzera z paletki Sleek. Kuleczkę z Essence. Teraz sobie tu położę. I kuleczką z Essence. Przyciemnię zewnętrzny kącik. Teraz tak, bierzemy skośny pędzelek, którym tutaj rysowałyśmy wszystko. I też czarnym cieniem, tym samym, który tutaj był nałożony na całą twarz, czyli tym cieniem z kołu, będę rysowała sobie kreskę wzdłuż rzęs. Teraz nakładam sobie jedną warstwę tuszu na rzęsy, ponieważ rzęsy będziemy zaraz jeszcze doklejać sztuczne. Póki te rzęsy, chciałam powiedzieć stygną, nie stygną, wysychają, no zrobimy sobie brwi i kontur twarzy. Brwi, gdzie go miałam, tutaj mam, tym samym cieniem do brwi z Golden Rose, który używałam na powiekę, użyję na do brwi. Kiedy brew mamy wypełnioną, utrwalam ją żelem do brwi z Vibo Stylist. I teraz zabieram się za konturowanie twarzy. Najpierw sobie ją przybrązowię. Teraz tym samym pędzelkiem nałożę sobie róż. Róż z Muła, który się nazywa Loli. I teraz na szczyty kości policzkowych nałożę rozświetlacz. Rozświetlacz również z Vibo Diamond Illuminator. Jak możecie zauważyć, ja nie używam zbyt drogich kosmetyków, bo te, które są tanie, też są całkiem niezłe. I teraz, teraz szuszę rzęsy. Dobra, rzęsy przyklejone, czekam aż klej wyschnie, w międzyczasie zrobię sobie usta. No jak to w makijażu glamour, usta nie mogą być inne niż czerwone. Koniec, taki już ostatni, taki malutki dodatek. Rozświetlimy sobie wewnętrzny kącik, do tego użyję L'Oreal Color Infallible w odcieniu Hourglass Beige. I też przyznam szczerze, że nie bardzo mi się podoba kształt tego, więc tutaj jeszcze tylko poprawimy kształt tego zagłębienia tutaj. I jedna rzecz, o której bym prawie zapomniała, szyja. Tak, charakteryzacja jest gotowa. Teraz jeszcze Wam zrobię takie zbliżenia. Jeśli filmik Wam się podobał, dajcie kciuki w górę. Jak zawsze będzie mi bardzo miło. Jeśli odtworzycie ten makijaż, tą charakteryzację, dajcie znać, jak to u Was będzie wyglądało. I do następnego. Pa, pa.